Śląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Witam serdecznie pana profesora, widzę w końcu pana Jestem, profesora, tak. jest pan obecny, panie profesorze, dzień dobry, witam gorąco Dzień i dobry. ciepło. Z panią Ewą Grzędą już się witałyśmy, pani profesor Ewa Grzęda, prelegent, który będzie przez całe spotkanie miała, pani profesor będzie miała całe spotkanie wykład. Spotkanie, które idealnie wpasowało się w promocję w zasadzie odkrytego 10 lat temu notatnika Juliusza Słowackiego z jego podróży po Grecji, Bliskim Wschodzie. I promocja ta odbyła się zaledwie kiedy? Tydzień temu, tak? Około 23 października, więc myślę, że idealny temat podróży Juliusza Słowackiego, czyli o romantycznym pielgrzymowaniu. Słów kilka. Dzisiaj jeszcze, zanim oddam głos panu profesorowi, chciałabym kilka słów wstępu natury, takiej organizacyjnej, w jaki sposób będzie przebiegało to nasze spotkanie. Szanowni Państwo, nasze spotkanie transmitowane jest na żywo i może zdarzyć się tak, że łącze internetowe będzie niestabilne. Jeżeli będzie takie łącze niestabilne i kogoś z Państwa stracimy, czy ktoś z Państwa straci z nami kontakt, proszę o wejście ponowne na ten sam link, poprzez ten sam link, który Państwo się logowaliście. Jeszcze raz ponownie próbujemy wejść do sali. Więc tutaj od razu już ostrzegam, że może się tak wydarzyć, aczkolwiek niekoniecznie musi. Drugi aspekt, jeżeli komuś z Państwa przeszkadza wizerunek osób obecnych, na slajdach są obecne, to pod wizerunkiem każdego z nas znajdują się takie przyciski, mikrofon, kamerka, dzielenie pulpitu i też takie kwadraciki. Jak na nie najedziemy kwadraciki ze strzałeczką i pojawia się sformułowanie przypnij, należy to kliknąć, wtedy przekierujemy te nasze wizerunki na bok i cała prezentacja jest widoczna. Trzeci aspekt, który chciałam poruszyć, to w trakcie naszego dzisiejszego spotkania jest dostępny dla Państwa czat. Czat znajduje się po prawej stronie u dołu, za pośrednictwem którego będziemy mogli się kontaktować i komunikować. W momencie, kiedy chcecie Państwo zadawać pytania co do wykładu, uzgodniłam już z panią profesor, że takie pytania będziemy mogli zadawać po wykładzie, żeby nie przerywać, bo mogą po prostu one się pojawiać z opóźnieniem, wytrącić z toku mowy panią profesor, więc po wykładzie będzie spokojnie czas. I w trakcie całego wykładu bardzo bym prosiła osoby, które nie mówią w danej chwili, żeby wyłączyły głośniki, bo po prostu może to zagłuszać i powodować jakieś spięcia w trakcie wykładu. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Już głos oddaję panu profesorowi Stefanowi Bednarkowi, prezesowi Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalistów. Zapraszam, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, jestem słyszalny. Zapewne tak. Tak? Szanowni państwo, ja mam też słabe łącze, bo ja może zdarzyć, że stracę na jakąś chwilę kontakt z państwem, więc na wstępie się już z tego kontaktu. Bardzo, że jest on możliwy dzięki takim technicznym nowinkom. Bardzo zasobna jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, która nam tutaj zapewni wygodny pokój do rozmowy o podróżach Juliusza Słowackiego, do rozmowy, którą przede wszystkim prowadziła będzie pani profesor Ewa Grzęba z Uniwersytetu Wrocławskiego, badaczka romantyzmu, a twórczości Juliusza Słowackiego w szczególności. Dla nas to nazwisko bardzo ważne, Słowacki. Równie ważne jak Mickiewicz. Nie chcę się spierać z innymi. Się zastanawiałem, który większym poetą był, oczywiście, ale jest to wybitna postać w naszej kulturze. Zawdzięczamy wiele pięknych stron, między innymi taki, że nie znał prawie rodzinnego domu,
ten był jak pielgrzym, to się w drodze ludzi przy blaskach gromu, wiersz, który znamy wszyscy, którzy kończyliśmy szkoły średnie. I o tym właśnie, o tym losie pielgrzyma romantycznego będzie mówiła pani profesor Ewa Grzęta, a przy okazji zapewne opowie też o tej sensacyjnej historii odkrycia rapularza, który uchodził za zniszczony w czasie II wojny światowej. Znalazł się niespodziewanie, zupełnie przypadkowo, w ręku historyka z Krakowa, pana profesora Głębockiego, zupełnie przypadkowo. Dzięki temu właśnie zarówno niedawno mogliśmy trzytomowe wydanie tego rapularza oglądać. O tym wszystkim będzie mówiła pani profesor Grzęta. Jeszcze wspomnę, że całe to przedsięwzięcie także firmuje Poznański Ośrodek Studiów Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, pan profesor Korzeniewski, który miał dzisiaj też być z nami w tym pokoju, niestety z powodów rodzinnych nie może. To są oczywiście okoliczności szczególne, które sprawiły, że w ten sposób spotykać, nie możemy się spotykać w rzeczywistości. No i właśnie te okoliczności, że trochę jest trudniej nam, ale mam nadzieję, że satysfakcja z tego, z tej lekcji nam to wszystko wynagrodzi. Bardzo proszę panią profesor Ewę Grzętę o rozpoczęcie tej rozmowy i pokazu, bo tu są obrazy przygotowane. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że państwo mnie słyszycie. Słyszycie mnie państwo? Myślę, że wszystko jest dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wykład. Czy ja jestem widzialna i słyszalna? Tak, bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie na dzisiejszy wykład, prelekcję. I pozwolę sobie na samym początku nawiązać do sugestii pana profesora Stefana Bednarka, który poruszył tutaj taką subtelną kwestię, czy Mickiewicz, czy Słowacki. Powiem tak, że pielgrzymka Juliusza Słowackiego przez życie i przez świat właściwie skończyła się na Wawelu, gdzie został ostatecznie, jego doczesne szczątki zostały ostatecznie pochowane w krypcie Wieszczów obok doczesnych szczątków Adama Mickiewicza. To jest miejsce szczególne w polskiej historii. Szczególne miejsce pamięci, szczególnie nobilitujące, i w związku z tym myślę, że ten konflikt pozorowany został rozstrzygnięty raz na zawsze. Myślę, że fakt, iż w Polsce w dobie romantyzmu pojawiło się dwóch poetów silnych, wybitnych, takich jak Mickiewicz i Słowacki. Słowacki był tym młodszym bratem, dzieliło ich około 10 tam z groszami lat. Więc Słowacki w stosunku do Mickiewicza, no, zawsze czuł pewnego rodzaju kompleks, ale ten kompleks historia rozstrzygnęła na jego korzyść i myślę, że można o Słowackim, także biorąc pod uwagę miejsce jego spoczynku, powiedzieć, że to była osobowość, którą moglibyśmy określić mianem homo viator, człowiek wędrujący, człowiek pielgrzym. I tak też się ułożyło jego życie. Słowacki w odróżnieniu od Mickiewicza nigdy nie założył rodziny i właściwie nigdy nie zbudował domu. Całe jego życie było pielgrzymką, w każdym razie było ono od pewnego momentu, kiedy opuścił swój rodzinny Wołyń po to, żeby rozpocząć samodzielne życie, i to samodzielne życie przebiegało różnymi ścieżkami. W pewnym momencie te ścieżki zaprowadziły go aż na wschód, do Egiptu, do Jerozolimy. I właściwie można powiedzieć, że Słowacki był nieustannie w drodze. To doświadczenie wędrowania, bo myślę, że tak można powiedzieć, wędrowania, pielgrzymowania, do pewnego momentu był on wędrowcem, a od pewnego momentu właściwie przyjął taką postawę pielgrzyma. To doświadczenie wędrowania w przypadku Słowackiego rozpoczęło się
powiedziałabym, no, młodości. Młodości, we wczesnej młodości. Co o tym zadecydowało? Myślę, że zadecydował o tym w dużej mierze duch epoki, ale także jakiś wpływ na to miały koleje losu rodziny Słowackiego, gdyż po urodzeniu, Słowacki urodził się w Krzemieńcu, ojciec Słowackiego przeniósł się wraz z rodziną do Wilna, aby tam objąć katedrę na Uniwersytecie Wileńskim, po czym, kiedy umarł we wczesnym właściwie dzieciństwie Słowackiego, matka Słowackiego ze Słowackim wróciła na moment do Krzemieńca, a potem wyszła drugi raz za mąż, więc pojechali znowu do Wilna i wobec tego właściwie już w dzieciństwie Słowacki był skazany na takie wieczne przemieszczanie się pomiędzy Wilnem a Krzemieńcem. Jeżeli chodzi wobec tego o jego tożsamość taką geograficzną, to to jest przypadek szczególny w polskim romantyzmie, bo badacze życia i twórczości Słowackiego mówią tutaj o pewnym podwójnym zakorzenieniu. Kiedy w przypadku no, takich poetów jak chociażby Mickiewicz mówi się, że jego małą ojczyzną była ta białoruska część Litwy. W przypadku poetów ukraińskich, takich jak Zaleski, Ukraina zdecydowanie, to Słowacki urodzony na Wołyniu, dzisiejsza Ukraina w Krzemieńcu, wychowujący się w Wilnie, on potem no, z racji miejsca urodzenia oczywiście identyfikował się z Ukrainą i jest także identyfikowany z polską szkołą ukraińską, ale generalnie, jeżeli chodzi o jego miejsca szczególne w jego biografii, takie, z którymi czuł związek emocjonalny bardzo silny, które stanowiły tą jego małą ojczyznę, no to oprócz Krzemieńca i Wołynia, a także Podola, gdzie spędzał wakacje kilkukrotnie, można wskazać także Litwę, Wileńszczyznę, okolice Wilna, Jaszuny. Więc ta jego tożsamość już właściwie kształtowała się w drodze. Ja myślę, że to potem także miało pewien decydujący wpływ w przypadku takiej jego świadomej decyzji, czy świadomego wyboru człowieka żyjącego w drodze, ciągle się przemieszczającego, zmieniającego miejsca zamieszkania. I o tych podróżach Słowackiego można by opowiadać bardzo długo, mamy dzisiaj niewiele czasu, więc postaram się zrobić tylko taki ogólny zarys tej kondycji poety pielgrzyma, ale tutaj jedną rzecz trzeba podkreślić bardzo mocno. Otóż jego rozliczne wędrówki i po własnym kraju, i potem po Europie, a także no, był w Afryce, był w Azji, wobec tego te jego wędrówki bardzo mocno inspirowały jego wyobraźnię twórczą. Kontakt z innym, kontakt z inną przestrzenią, z obcym krajobrazem, egzotycznym, orientalnym, z kulturą Zachodu, też inną niż ta, w której się wychowywał, to wszystko miało ogromny wpływ na kształt jego twórczości literackiej i na konstrukcję, koncepcję bardzo wielu obrazów poetyckich. I to działało w taki szczególny sposób. Obrazy poetyckie związane z odwiedzanymi przez Słowackiego miejscami. Tutaj przykłady można by mnożyć. To jest Londyn, to jest Paryż, to jest Rzym, to jest Florencja, to są piramidy egipskie, to są Alpy, to jest Wezuwiusz i tak dalej, i tak dalej. Obrazy tych miejsc pojawiały się z jednej strony niemalże natychmiast w jego twórczości, po tym jak miał okazję się im przyglądać, tym miejscom i konfrontować naturę tych miejsc z autopsji, ale one się pojawiały potem również po wielu, wielu latach, wracały trochę zmodyfikowane,
czasami zmieniał akcenty, jeżeli chodzi o sensy takie egzegetyczne w stosunku do tych obrazów, ale one wracały, więc to był, te wszystkie obserwacje, które Słowacki czynił w trakcie swoich wędrówek, one w bardzo silny sposób potem wpływały na kształt jego twórczości poetyckiej. Tutaj pozwolę sobie, moment, muszę tu myszkę moją złapać i przesunąć slajd. Myślę, że ten drugi slajd już tutaj widzimy. W pewnym momencie, właściwie po jednej z pierwszych podróży, to była taka jego pierwsza podróż na zachód Europy. Słowacki, tu jeszcze o tym będzie mowa, w okresie powstania listopadowego, bo w tym czasie przebywał już w Warszawie, opuścił Warszawę przez Wrocław, Drezno, Paryż, udał się do Londynu z powierzoną mu misją dyplomatyczną. W tym Londynie przebywał kilka tygodni, po czym z tego Londynu już nie wrócił ani do Królestwa, ani na Wołyń, tylko od tego momentu zaczęło się jego życie w drodze. I kiedy przybył do Paryża, żeby tam zamieszkać na jakiś czas, to w jednym z liście do matki napisał takie znamienne słowa. Tutaj ja wyświetliłam je Państwu na tym slajdzie. Pozwolę sobie je w tej chwili odczytać, dlatego że one bardzo dużo mówią o tym, jak Słowacki będzie traktował podróże także jako twórca, także jako poeta. Mnie bawi w tym fragmencie to, że on tutaj po tej właściwie jednej z pierwszych swoich takich podróży, no zdecydowanie już wykraczających poza granice jego małej ojczyzny, no i tej ojczyzny duchowej, jaką była Polska. W gruncie rzeczy to była jeszcze bardzo niedaleka podróż i bardzo krótka, a on pisze do matki w takim duchu, jakby przeżył jakieś niezwykłe przygody w trakcie jakiejś niezwykle długiej podróży. Te długie podróże z przygodami rozlicznymi dopiero się w jego życiu rozpoczną. No więc wracam do cytatu, odczytuję go, a potem jeszcze są kilka na jego temat. Wiele zwiedłem świata, żyłem z Anglikami. To trwało 5 tygodni, proszę Państwa, bo mi się podobali. Z Francuzami nie żyję, mam do nich jakąś nieprzezwyciężoną odrazę. Taka nieszczerość i tak wiele gadają. Samotny prawie, przepędzam dzień cały. Wojaż bardzo wiele daje wyobrażeń. Szkoda tylko, że wszystko ukazuje mniej pięknym, niż było w imaginacji. I potem zostają w pamięci dwa obrazy. Jeden taki, jaki być powinien, oczami wymalowany, drugi piękniejszy, dawniej utworzony przez imaginację. Kiedyś utworzy się trzeci, najpiękniejszy, z imaginacji i sennego przypomnienia i połączy w sobie wszystko najpiękniejsze z tych trzech obrazów. Nie pojmuje, jak Byron mógł pisać na miejscu. No właśnie, to nie pojmuje, jak Byron mógł pisać na miejscu. On tutaj, to jest człowiek, który właściwie jest jeszcze poetą debiutującym. On te swoje najważniejsze dzieła dopiero napisze. A w tym momencie po pierwsze Słowacki już właściwie świadomie przyjmuje rolę poety romantycznego i ma świadomość tego, że doświadczenie zebrane w trakcie podróży, zmiany miejsca, konfrontacji z innym jest tym kapitałem, który no, ma ogromny wpływ potem na twórczość literacką i w przypadku Słowackiego nie tylko literacką. Ja myślę, że tutaj zgromadzili się miłośnicy Słowackiego i Państwo dobrze wiecie, że Słowacki także miał pewne wykształcenie w dziedzinie rysunku i on także bardzo chętnie dokumentował różne obserwacje poczynione w podróży, umieszczając w takich swoich słynnych notatnikach o właśnie odnalezieniu jednego z nich na końcu wykładu, mam nadzieję, że starczy nam czasu, tu kilka powiem, umieszczał takie rysunki, ja tutaj je mam na slajdach, potem je pokażę, no nie miał aparatu fotograficznego, dzisiaj się po prostu fotografuje. W jego przypadku te szkice rysunkowe taką właśnie dokumentacyjną
role pełniły, ale także nie były pozbawione walorów artystycznych, dlatego że w Krzemieńcu, w liceum krzemienieckim, do którego uczęszczał tylko przez pół roku, ale jednak z wykładowcami tego liceum miał kontakt także później, to uczono znakomicie sztuki rysunku i ona się potem takim wojażerom romantycznym przydawała. Proszę Państwa, do dzisiaj, jeżeli Państwo wędrujecie po Europie, odwiedzacie Alpy czy jakieś, no nie wiem, inne miejsca, które są modne i są niezwykle malownicze, to jeszcze dzisiaj można tam spotkać Anglików ze szkicownikami. Anglicy byli tymi najsłynniejszymi podróżnikami XIX-wiecznymi. Oni rzeczywiście wędrowali po Europie, nie tylko Europie, przeszli wzdłuż, byli też eksploratorami, odkrywcami i oni też wozili ze sobą szkicowniki i robili to samo, co robił Słowacki, czyli te pejzaże, które ich interesowały, czy obiekty architektoniczne, czy jakieś napisy kopiowali, utrwalali w ten sposób. W związku z tym ja myślę, że w przypadku Słowackiego i twórców romantycznych podobnych do niego, którzy są przez całe życie w drodze, można mówić jak o takich naszych nowożytnych nomadach. Ta nomadyczność w przypadku Słowackiego jest tutaj taką cechą charakterystyczną jego życia, ale myślę, że jego twórczość wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby to nie było życie podróżne. I myślę, że do tej pory w badaniach zbyt mało ten aspekt, ten wymiar życia Słowackiego podkreślano. Jest na to w tej chwili duża szansa, dlatego że w ogóle zaczęły się rozwijać badania antropologiczne, antropologiczno-kulturowe, ale także literaturoznawcze nad fenomenem podróży. I ja tutaj jestem zwolennikiem takiej koncepcji wyrażonej przez Andrew Irvinga w jego pracach na temat podróży, gdzie on sugeruje, że właściwie podróż, już sama aktywność związana z jej planowaniem, a potem odbywaniem, jest czymś na kształt dzieła sztuki. I myślę, że w przypadku Słowackiego właściwie całe to jego życie jest sztuką i wobec tego to jego doświadczenie podróżne z twórczością literacką jest bardzo silnie powiązane. Zastanawiałam się, jak w największym skrócie jakby przedstawić te różnego typu podróże Słowackiego i zrezygnowałam tutaj z klucza geograficznego i chronologicznego na rzecz takich kategorii, które myślę, że są kategoriami, które mogą charakteryzować w ogóle podróżnych romantyków, którzy raz są podróżnymi, raz są pielgrzymami. Wiadomo, że pielgrzymka musi mieć cel, najlepiej, żeby to był cel religijny, duchowy. Podróż właściwie może być bez celu. Tak bym to zdefiniowała najprościej, te różnice między podróżą a pielgrzymką. U Słowackiego te niektóre jego wędrówki były takimi wędrówkami typowo poznawczymi. One też miały cel, ale może niekoniecznie ten cel religijny. Natomiast były też takie, które celem było jakieś przeżycie religijne. No dobrze, to teraz tutaj na tym slajdzie, który Państwu w tej chwili pokazuję, wyodrębniłam takich kilka kategorii, to pewnie nie są wszystkie kategorie, przy pomocy których można byłoby opisać te rozmaite inwarianty podróżowania w życiu Słowackiego. Zaczęłam tutaj od podróży po własnym kraju, to jest w ogóle bardzo romantyczny typ podróżowania. Pan profesor Burkot, pisząc taką bardzo ciekawą monografię romantycznych podróży i podróżopisarstwa, nazwał ten typ podróżowania podróż swojaka po spojszczyźnie. I to są te podróże, które Słowackiego bardzo mocno kształtują. To były podróże zarówno po okolicach Litwy, w jakimś tam promieniu od Wilna,
w różnym celu podróżował Słowacki do tych miejsc. To były czasami odwiedziny rodziny albo bliskich przyjaciół matki Słowackiego. To tutaj macie Państwo dwa takie pałace. Jeden to jest pałac w Jaszunach, drugi to jest taki dworek w Wołtupiu koło Oszniany. To są rezydencje podwileńskie należące do Śniadeckich. Salomea Słowacka-Bekli, matka Słowackiego, była mocno zaprzyjaźniona ze Śniadeckimi, Słowacki również, także zwłaszcza z córkami Jędrzeja Śniadeckiego i w związku z tym są to takie miejsca, które on odwiedzał bardzo chętnie, spędzał tam dni wolne od nauki, fragmenty wakacji. Tam spotykał się także z Ludwiką Śniadecką, swoją pierwszą miłością i obrazy tych miejsc potem po czasie także zapamiętał, prowadził do tworów poetyckich. Jakieś inwaranty na ten temat pojawiły się na przykład w Kordianie, ale pojawiły się także w Beniowskim. Nie ma tu czasu na to, żeby szczegółowo to opisywać. No, jeżeli chodzi o takie miejsca pod Wilnem, do których już zupełnie w celach, powiedziałabym, turystycznych i krajoznawczych, właściwie bardziej nawet, wędrował Słowacki, no to są Troki. Tam też wędrowali wszyscy filomaci z kręgu Mickiewicza. W Trokach, na tamtejszym jeziorze Galwa, czy jeziorze Grodzkim, na wyspie znajdowały się malownicze, do dzisiaj, tam jest dzisiaj rekonstrukcja, ale za czasów Słowackiego to były takie w duchu romantycznym malownicze ruiny dawnego zamku Kiejstuta. I Słowacki tam wybrał się kiedyś z przyjacielem i potem te obrazy, które zapamiętał podczas tej takiej arcyromantycznej wyprawy w celu obejrzenia romantycznej ruiny, która była śladem dawnej historii, tak ją interpretował, te obrazy potem uruchomiły w jego wyobraźni natchnienie poetyckie, które wykorzystał pisząc Mindowego. Zresztą to jest bardzo ciekawy tekst. On prosił o opinię na temat tego tekstu potem Niemcewicza, kiedy był w Warszawie specjalnie, po to pojechał do Niemcewicza, do Ursynowa. I to jest tragedia, którą Słowacki napisał, trochę się także inspirując utworem dramatycznym ojca. Ojciec Eusebiusz Słowacki był także literatem i napisał tragedię pod tytułem Mendok. Mendok Mindowy to jest opowieść o tej samej osobie, czyli o pierwszym jedynym królu Litwy. No dobrze, proszę, więc z jednej strony to były podróże w Litwie, a z drugiej strony oczywiście, i to jest fenomen dla mnie, taki dosyć niezwykły, jeżeli chodzi o biografię romantyka. Otóż spędzając wakacje na Podolu u przyjaciół matki, państwa Michalskich, Słowacki, mając tam lokum wakacyjne, z matką podczas tych wakacji peregrynował po Podolu. I to nie były tylko i wyłącznie wycieczki czy peregrynacje o charakterze towarzyskim. Oczywiście tam się jechało do kogoś, do znajomych, do przyjaciół, ale po drodze, bądź to w interesach, ale także po to, żeby coś zobaczyć, odwiedzało się różne miejsca. I tutaj na slajdzie macie Państwo zdjęcie panoramy miasta, które widać położone jest nad takimi rozlepiskami czy błotami, to jest Bar. Słowacki tam był kilkukrotnie i pamięć tego miejsca, bardzo silnie zakorzenionego w historii Polski, XVIII-wiecznej historii, pamięć tego miejsca plus waga wydarzeń historycznych, które były z nim związane, doprowadziła Słowackiego do tego, że wiele lat później, no właśnie tam w Barze ulokował
akcji jednego ze swoich dramatów, księdza Marka, ale również obrazy tego baru pojawiały się w Leniowskim i aluzje do tego miejsca w innych utworach Słowackiego. Więc tutaj, i ja kiedyś specjalnie pod tym kątem czytałam księdza Marka, żeby zobaczyć, ile tej realnej przestrzeni baru, zapamiętanej przez Słowackiego, do tego utworu przenikło. No i okazało się, że jednak pewne realia topograficzne odwzorował tam precyzyjnie, więc miał tę świadomość topograficzną utrwaloną i potem z niej wykorzystywał. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku innych ciekawych miejsc na Podolu, Ukrainie, które odwiedził podczas takich letnich wycieczek. Jedną z nich odbył w towarzystwie swoich kolegów uniwersyteckich, Zenona Michalskiego i Józefa Grochowskiego, którzy przyjechali do niego do Wierzchówki, gdzie spędzał któreś wakacje na Podolu, i stamtąd udali się w podróż do Odessy i odwiedzili kilka szczególnych miejsc. No, między innymi odwiedzili wspólnie słynną rezydencję Potockich, Tulczyn, z tamtejszym ogrodem Horosze. Także podczas tych podróży Słowacki był kiedyś prawdopodobnie w Sofiówce, odwiedził także prawdopodobnie słynną rezydencję hrabiego Igora Ścibora Markowskiego, i obrazy tych wszystkich miejsc potem po czasie pojawiają się w jego twórczości literackiej, i analizując te obrazy widać, że jednak podczas tych podróży on zwiedzał to miejsce ze świadomością romantyczną, czyli zapamiętywał szczegóły, posługiwał się erudycją, ale także uruchamiał tutaj takie, powiedziałabym, pewne zaplecze emocjonalne. Wobec tego ten emocjonalny stosunek do tych miejsc w tych jego utworach poetyckich także się w sposób szczególny odbija. I tutaj oczywiście można byłoby o tym mówić w nieskończoność, no na przykład obrazy z Sofiówki i Parku Horosze, które oglądał na Podolu, przenikają do takiej nieukończonej powieści Słowackiego pod tytułem Król Ladawy, Le Roi de Ladawa, ale także pojawiają się w innych utworach. Słowacki ma taką cechę, jeżeli chodzi o jego warsztat poetycki potem, że komponując obrazy poetyckie, bardzo chętnie nakłada na siebie różne zapamiętane obrazy, i może to być na przykład fragment pejzażu, fragment jakiegoś obrazu, który oglądał w jakichś galeriach, które lubił odwiedzać, i coś tam jeszcze, i powstaje coś takiego szalenie oryginalnego. To jest bardzo taka dla Słowackiego specyficzna technika. No i proszę Państwa, tak jak już sugerowałam, po skończeniu studiów, po półrocznym pobycie w Krzemieńcu, Słowacki w pewnym momencie, jednak widać, że z jednej strony bardzo był przywiązany do tej swojej małej ojczyzny, do Wołynia, ale Krzemieniec był dla niego ciasny. I on w gruncie rzeczy, trochę go do tego także nakłoniła matka, w pewnym momencie postanowił jednak wypłynąć na szeroką wodę, opuścić Krzemieniec, postarał się o posadę w Urzędzie Skarbu, przy Ministerstwie Skarbu w Warszawie, i tam rozpoczął praktykę jako urzędnik. To była praktyka zresztą bezpłatna. Bardzo ciekawe jest też to, jak to jego życie, takie życie podróżne, toczyło się w aspekcie finansowym, było możliwe w aspekcie finansowym. No przecież, żeby podróżować po Europie, no trzeba było mieć na to jakieś środki. To też jest szalenie ciekawe. Byli poeci krakowscy, na przykład młodzi, tacy jak Józef Łapsiński, zresztą tragicznie zginął w powstaniu listopadowym,
którym nie dane było i inni też nigdy wyjechać poza Galicję, dlatego że po prostu nie stać ich na to było. Słowacki był wyposażany przez ojca, który zostawił mu rentę. Został osierdzony przez ojca wcześniej, ale już właściwie jako dziecko no, miał coś takiego jak kapitał wyjściowy. I to też jest ciekawe, że no, matka chciała, żeby robił jakąś karierę urzędniczą. On początkowo w tym urzędzie pracuje, ale w gruncie rzeczy widać, że to mu nie odpowiada. I już w tym okresie zaczyna podejmować decyzję, że właściwie zostanie poetą i nawet próbuje potem żyć z honorariów, które mu wypłacają za pierwsze jego opublikowane utwory, ale okazuje się bardzo szybko, że te honoraria są bardzo nikłe. No i przez jakiś czas żyje z tej renty po ojcu, matka mu dosyła na postrestant jakieś kolejne transze tej renty, ale potem sobie Słowacki w pewnym momencie poradzi, dlatego że nauczy się grać na giełdzie i pod koniec życia, kiedy będzie w Paryżu, będzie grał na giełdzie i będzie nawet miał całkiem niezłe wyniki. Także umierając nawet zostawi po sobie jakiś maluteńki kapitał. Także z jednej strony duch romantyczny, a z drugiej strony człowiek zaradny, świadomy czasów, w jakich żyje. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tę Warszawę, to tu się zaczyna ta jego turystyka miejska. Ja tutaj wśród tych takich wariantów podróży, o których można mówić w przypadku Słowackiego, tą turystykę miejską umieściłam gdzieś na końcu. Ale tutaj warto powiedzieć, że on bardzo chętnie zwiedza miasta i to zwiedza miasta te, które no, należą do największych, tylko metropolii europejskich. To jest Londyn, to jest Paryż, to jest Rzym. To są także miasta mniejsze, ale albo malowniczo położone, albo jeżeli chodzi o ich walory artystyczne, architektoniczne, o sztukę, którą tam można spotkać, szczególne takie jak Florencja. Wśród tych miast jest także Neapol i to jest tak, że gdziekolwiek się nie znajdzie, to stara się te przestrzenie zwiedzać. Po Warszawie udaje się w pewnym momencie do Drezna, z tego Drezna następnie udaje się do Londynu. I gdziekolwiek się nie znajdzie, to właściwie zwiedza tamtejsze galerie. Z Galerią Drezdeńską rzecz się chyba nie powiodła, bo ona była w momencie, kiedy Słowacki tam dotarł, zamknięta, ale bardzo chciał ją zobaczyć. Potem, proszę Państwa, no właśnie, z misją dyplomatyczną jedzie do Londynu, bo tam wśród tych wariantów podróży także zasugerowałam, że te niektóre jego podróże miały charakter polityczny. Wyjeżdża z Warszawy w momencie, kiedy w Warszawie dogorywa powstanie. Jedzie do Drezna. W tym Dreźnie mieszka kilka miesięcy, ale potem z tego Drezna wyjeżdża nagle, dlatego że przyjechał kurier, powierzył mu dokumenty i powierzył mu misję dyplomatyczną, więc z tymi dokumentami przez Francję udaje się do Londynu. On dostaje na tę podróż, bo mówiliśmy tutaj o finansowaniu tych podróży Słowackiego, on na tę podróż dostaje specjalne pieniądze, za które może wynająć statek, bo to co ciekawe, to Słowacki z Calais płynął statkiem do Dover i to płynął statkiem wynajętym, żeby było szybciej.
Co ciekawe, ponieważ to była misja dyplomatyczna człowieka, który opuścił zniewolone państwo, które próbowało się wybić na niepodległość właściwie w trakcie wojny, to płynąc tym statkiem zawiesił na tym statku polską banderę. To było takie spektakularne bardzo. No i w tym Londynie z jednej strony zrealizował tę misję, przekazał dokumenty, które miał przekazać, ale bawiąc w tym Londynie nie stronił od kontaktów towarzyskich i nie stronił od kontaktów towarzyskich nie tylko z znajdującą się tam Polonią, swoimi rodakami z Wilna czy z Krzemieńca, ale także spotykał się z angielskimi poetami i te spotkania bardzo dużo mu dały, jeżeli chodzi o no, możliwość zrozumienia tego zachodniego romantyzmu, ale także zachodniej mentalności, bo on w korespondencji podkreśla niejednokrotnie, że no, Anglia go fascynuje, on dużo o Anglii czytał, dlatego że Anglia to jest jedna z kolebek romantyzmu europejskiego i co ciekawe, zaskakujące są też wybory miejsc, które w tym Londynie odwiedza. I tam wśród tych różnych wariantów podróżowania słowackiego w pewnym momencie użyłam takiego określenia tanatoturystyka, to jest określenie współczesne. Romantycy po prostu odwiedzają nekropolie, groby, cmentarze, trochę także pod wpływem nowej mody, może także nowej estetyki angielskiej poezji, gdzie pojawiali się tak zwani poeci cmentarni, tacy jak Gray, takim słynnym utworem, który zwraca uwagę na ten typ przestrzeni poprzez oddziaływanie literackie. Była taka elegia na wiejskim cmentarzu angielskiego poety Thomasa Graya. I słowacki rzeczywiście te przestrzenie zwiedza, traktując je jako znaki przeszłości, znaki kultury i interesują go właściwie różnego typu cmentarze. No, w Londynie będąc, tutaj macie Państwo u góry tego slajdu, pokazane wnętrze katedry westminsterskiej. Słowacki zwiedzał tę katedrę, zwiedzał to opactwo, które było miejscem koronacji królów angielskich, gdzie pochowano wielu znakomitych przedstawicieli tego narodu, także twórców, także literatów. I tam od jakiegoś czasu wygospodarowano tak zwany kącik poetów, gdzie chowano słynnych poetów i Słowacki jakoś nie mógł się do tego kącika dostać, gdyż w momencie, kiedy zwiedzał katedrę, tam były przygotowania do koronacji króla kolejnego, ale miał świadomość istnienia tego miejsca, tej katedry. I ta katedra już wówczas, jeszcze na długo, długo, zanim Słowacki stanie się poetą mistykiem i cały świat będzie interpretował w kategoriach znaku, jawiła mu się jako taki znak pamięci, no, szczególne miejsce. I potem, kiedy jedzie do Paryża, wraca z tego Londynu do Paryża, ten Paryż także zwiedza jako turysta miejski, bo wchodzi na przykład na szczyt Panteonu, podobno wszedł, tak sam twierdził zresztą, ale bardzo lubi również spacery po podparyskim cmentarzu Père Lachaise. To jest także taka przestrzeń sepulkralna, która romantyków szczególnie pociągała, bo to już jest ta przestrzeń otwarta. Cmentarz Père Lachaise to jest ten typ cmentarza, które zaczynają się pojawiać w Europie na początku XIX wieku jako konsekwencja wielkich reform, które jeżeli chodzi o prawo pochówkowe dokonały się w Europie. I od tego momentu powstają za miastami takie cmentarze w
stylu parkowo-ogrodowym, gdzie jest miejsce na to, żeby znalazło się tam sporo indywidualnych grobów, więc można tutaj mówić o tym, że śmierć się demokratyzuje. Słowacki tam, ponieważ on jakoś, tak jak podobała mu się Anglia i Anglicy go przekonywali, to Francuzi go zupełnie nie przekonywali i źle się czuł w Paryżu, źle się czuł we Francji, mimo że przecież po powstaniu listopadowym, a rzecz dzieje się już po powstaniu listopadowym, Paryż staje się ośrodkiem polskiego życia literackiego, kulturalnego, politycznego, ośrodkiem polskiej emigracji, więc jest tam wielu Polaków, a Słowacki się tam czuje źle i pisze o tym, że najchętniej przebywa w samotności, pisze, czyta i jakby spokój ducha odzyskuje na cmentarzu Père Lachaise. Przygląda się tamtejszym nagrobkom, ale także przygląda się nowym, nowoczesnym zwyczajom funeralnym i denerwuje go to, że pod tym cmentarzem ulokowanych jest sporo sklepików, gdzie można kupić trwałe wianuszki, które potem zalegają na grobach przez rok i on mówi, że to jest taki kupiony żal, tak, że kupuje się, kładzie się i w ten sposób ma się święty spokój, bo to wskazuje na to, że opłakujemy zmarłych, a tak naprawdę jesteśmy zupełnie gdzie indziej. On do tego handlu, tymi funeraliami, miał taki bardzo, bardzo sceptyczny stosunek. Ciekawy jak dzisiaj by do tego podchodzi. Proszę Państwa, no i teraz może wracając jeszcze do tych różnych typów podróży Słowackiego na moment do tego slajdu, no to tutaj zwrócić uwagę oprócz tej turystyki, która to jeszcze potem na samym końcu powiemy sobie coś o podróży Słowackiego na wschód, wielkiej romantycznej podróży, którą miał szczęście odbyć, to ta skłonność do odwiedzania nekropolii tam również dała znać o sobie, dlatego że jego pielgrzymka do Doliny Królów i zwiedzanie Wielkiej Piramidy Cheopsa również jakby z tą refleksją, z tym typem refleksji czy percepcji świata nowoczesnego turysty była związana. Ale tutaj chciałam zwrócić jeszcze uwagę na taką kategorię podróże malownicze i turystyka górska. Dlatego, że Słowacki również tego typu doświadczenia miał na swoim koncie. Przez kilka lat mieszkał w Genewie i odbył taką bardzo modną wówczas dwutygodniową wyprawę po Alpach w towarzystwie rodziny Wodzińskich. Owocem tej podróży potem była cała sekwencja utworów literackich. Na przykład słynny wiersz o charakterze erotyku pod tytułem Rozłączenie, ale także poemat w Szwajcarii, osadzony w realiach szwajcarskich. Podobnie, jeżeli chodzi o takie podróże malownicze, można tutaj również przypomnieć o tym, że Słowacki, będąc w Neapolu, wybrał się na przykład na Wezuwiusz. To była wyprawa nocna, więc miała ona ten romantyczny wymiar. Ponieważ czasu nam niewiele zostało, jeszcze chciałabym powiedzieć o tym znalezionym rękopisie, to tutaj jeszcze tylko, no właśnie, zwróćmy uwagę na taki wariant podróży, jak podróż religijna, która przemienia się w pielgrzymkę. W przypadku Słowackiego, tego nowoczesnego turysty, taki typ podróży miał miejsce przede wszystkim w momencie, kiedy w połowie 1936 roku wyruszył on w podróż na wschód i miał to szczęście, żeby odbyć podróż marzeń wszystkich romantyków, Grand Tour. Wyruszył on z Livorno i potem przez Otranto, Grecję, dotarł do Aleksandrii, zwiedzał Egipt,
Potem dotarł do Jerozolimy, odwiedził Bazylikę Grobu Chrystusa, był także w Sadzie Oliwnym i w jednym ze swoich listów napisał: pod oliwami Chrystusa wziąłem ziemię na moje martwe oczy. I to, co właściwie tutaj powinniśmy Państwu pokazać na końcu tej naszej dzisiejszej prelekcji, to notatniki Słowackiego. Słowacki, tak jak taki turysta XIX-wieczny, wytrawny, zabierał ze sobą w podróż notatniki. Notatniki, w których umieszczał zarówno rysunki, i takim notatnikiem, gdzie umieszczał takie rysunki na czysto, jest album rysunkowy z podróży na wschód, którego rękopis znajduje się w Ossolineum. Ale podczas tej podróży na wschód miał ze sobą także drugi dziennik, nazywany Raptularzem Wschodnim, to dziennik podróży na wschód, który przed II wojną światową znajdował się w Bibliotece Krasińskich w Warszawie. Podczas pożaru Warszawy spłonęła biblioteka i wydawało się, że wraz z bezcennymi zbiorami, które tam się znajdowały, spłonął także Raptularz Wschodni Słowackiego, w którym, proszę Państwa, było wiele szkiców. Mówiliśmy o tym, że Słowacki wykonywał rozmaitego rodzaju szkice w trakcie podróży, umieszczał je w tych notatnikach. Tu macie Państwo po jednej stronie grób Agamemnona, który odwiedził, malowany z autopsji, rysowany z autopsji przez Słowackiego. Po drugiej stronie macie Państwo kolumny zaobserwowane gdzieś w Egipcie. I takich rysunków oczywiście Słowacki wykonał dużo więcej. I no, między innymi szkice tych rysunków, które potem, niektóre przynajmniej najczysto przerysowywał do tego albumu rysunkowego, znajdowały się w tym Raptularzu Wschodnim. Strata tego raptularza była ogromną stratą. Zawartość tego raptularza znana była z odpisów przedwojennych i właściwie wydawało się, że no to już jest strata bezpowrotna. A tymczasem, tak jak pan profesor Bednarek na wstępie powiedział, nie tak dawno, kilka lat temu miało miejsce nieprawdopodobne odkrycie. Pan profesor Głębocki z Krakowa, szukając dla siebie materiałów, trafił na dziwną sygnaturę, która została na świeżo dołączona do tamtejszego katalogu i przecierał oczy ze zdumienia, bo okazało się, że rzeczywiście jest to sygnatura zaginionego dziennika. Ja już historii tego dziennika Państwu nie będę opowiadać. Może tutaj kiedyś uda się organizatorom zaprosić pana profesora Głąbockiego dla Państwa, więc on o historii tego znaleziska Państwu opowie. W ostatnich dniach miała miejsce promocja pełnej edycji tego dziennika z odwzorowaniem, pełnym odwzorowaniem autografu, ale także transkrypcjami. No i wszystkie notatki, które tam odczytano skrupulatnie, one jednoznacznie wskazują na to, że ta podróż na wschód, ona już miała w przypadku Słowackiego charakter pielgrzymki. O tym wspominano, o tym pisano już wcześniej. Zresztą Słowacki w takim poemacie dygresyjnym zatytułowanym już po śmierci Słowackiego przez wydawców Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, bo Słowacki tego utworu nie ukończył. Na pierwszej części pisze o tym, że jedzie na wyprawę na wschód po to, żeby przy Grobie Świętym o, ja to trawestuję oczywiście, walczących Polakach i Polsce w niewoli powiedzieć Chrystusowi. I tutaj odnalezienie tego raptularza wskazuje też na to, że jednak rękopis tej podróży w większych partiach powstawał właśnie tam na gorąco. Tam są też takie ciekawe, dzięki temu raptularzowi, takie ciekawe rozstrzygnięto dylematy związane z biografią Słowackiego i tą biografią podróżną Słowackiego, bo oto
udało się badaczom ustalić, to w drugiej części tej edycji tam jest cała sekwencja artykułów poświęconych i Raftularzowi, i Słowackiemu w podróży, jego twórczości. I tam sugerują ci współcześni badacze, że Słowacki na przykład, będąc w Jerozolimie, wcale nie nocował w tamtejszych noclegowniach dla turystów, tylko w klasztorze franciszkańskim. I to też byłoby jednak potwierdzeniem tego, że w momencie, kiedy znajduje się w Jerozolimie, on, ta jego duchowość ulega takiej specyficznej transformacji. To zresztą widać też w innych jego utworach z okresu nawiązujących do tej podróży, między innymi jest taki cykl Piramidy na szczycie piramid, kiedy on opowiada o swoim wejściu na szczyt piramidy Cheopsa, najpierw do wnętrza tej piramidy, potem na szczyt tej piramidy Cheopsa. I tam między innymi odnotowuje taką przygodę, nieprzygodę, doświadczenie, znak, a mianowicie moment, kiedy na ścianie tej piramidy znalazł napis "Niech żyje 30 listopada, niech żyje 29 listopada 1830 roku". To oczywiście było, to był napis upamiętniający powstanie, wybuch powstania listopadowego, prawdopodobnie skreślony tam ręką generała Dębińskiego, który też jechał z pewną misją polityczną, kulturalną do Egiptu przed Słowackim, ale Słowacki to potraktował jako znak. Słowacki to potraktował jako znak i w ogóle całą konfrontację z religią starożytnego Egiptu, z tą nekropolią, z piramidami, potraktował jako takie doświadczenie progowe. Ono poprzedzało dotarcie do Jerozolimy i tym momentem krytycznym i chyba w jego podróży, i w jego życiu była pielgrzymka, to już była zdecydowanie pielgrzymka do Jerozolimy. Potem Słowacki po 10 miesiącach kwarantannie, którą odbył w klasztorze w Trypolisie, w klasztorze Bethesban, znowu przypływa do Europy i z Livorno jedzie do Florencji. Nie wraca do Genewy, jedzie do Florencji. We Florencji przebywa jakiś czas, zwiedza Florencję, zaczyna już coraz więcej obrazów o charakterze mistycznym wprowadzać do swoich utworów. I po jakimś czasie tę Florencję także porzuci, żeby osiąść w Paryżu, żeby w Paryżu spotkać się z Towiańskim, żeby z Paryża potem w celu podratowania zdrowia jeździć nad Atlantyk do Pornic i żeby w tym Paryżu z poety romantycznego, posługującego się ironią w stylu Byrona, przemienić się w poetę proroka, który zbuduje swój odrębny system filozoficzno-religijny, zwany systemem genezyjskim. Myślę, że bez podróży na wschód to by się nigdy nie stało. Dziękuję Państwu bardzo, jest godzina 16. Dziękuję. Ja też dziękuję bardzo Pani Profesor. Żeby Państwa nie zostawić z takim przekonaniem, że nam Rosjanie ukradli, dopowiem do tego, profesor Głębocki, opowiadał dokładniej podczas jednego ze spotkań w Wrocławiu, bo tutaj był na wiosnę chyba i w Muzeum Patadeusza o tym odkryciu mówił. W 1939 roku miała się odbyć w Mieńcu wielka wystawa w rocznicę i urodzin śmierci Słowackiego. Tam była duża wystawa, na którą także trafił ten Raptula. Innych bardzo cennych także zbiorów. I Rosjanie nie z Warszawy wywieźli ten
ten raptusz, ale prawdopodobnie przejęli go na Krzemieńcu. Chociaż właściwie co się działo z eksponatami z tej wystawy nie bardzo wiadomo dotychczas, ponieważ część tych eksponatów odzyskaliśmy dzięki przyjaźni z jedną z republik radzieckich, wtedy, które nam tam przekazali część tego. Też u siebie znaleźli przypadkiem. Tak czy owak się szczęśliwie stało, że akurat ten cenny rękopis, cenny szkicownik odzyskaliśmy w takich dość sensacyjnych, można powiedzieć, okolicznościach. Ktoś z Państwa by chciał może jakieś pytanie Pani Profesor zadać, to wtedy jeszcze może sekundę czy chwileczkę możemy sobie pozwolić Pani Profesor, tak? Tak, tak, oczywiście. Ale ja nie widzę na tym podglądzie czatu. Tam. Zachęcam do zadawania pytań. Pytania można zadawać na czacie albo też poprzez odblokowanie swojego przy swoim nazwisku. Proszę spróbować, takie są 3-4 ikonki, każdy ma przy swoim profilu, przy swoim nazwisku ekrany, potem drugi jest mikrofon i kamerka. Zachęcam do odblokowania, zadania pytania albo poprzez czat. Myślę, że nie musimy. Jest informacja, szkoda, że tak krótko. No szkoda. Tak, szkoda. Ja uważam, że okres XIX wieku jest tak fascynujący naszym wiekiem. Prosimy jeszcze, Panie Profesor, kiedyś o jakieś spotkanie związane z tym okresem, niekoniecznie może już ze słowackim także, ale może też warto wspomnieć o tym, że słowacki był także we Wrocławiu. Nie wniósł od nas tutaj zbyt takich ciekawych wrażeń niestety, bo te z Wrocławia oraz panujących tu stosunków zachęcających do podróży, do odwiedzin nas to nie zachęcało. Ja myślę, że w ogóle, czy mnie słychać? Tak, słychać tak. Że generalnie popyt słowackiego we Wrocławiu nadałby się na oddzielny wykład. Oddzielny. Dlatego, że To było ostatnie spotkanie z matką, to drugie, a wcześniej też przez Wrocław przejeżdżał, aczkolwiek ten wcześniejszy, pierwszy pobyt, on był krótki, słowacki był chyba bardzo mocno zestresowany i wtedy Wrocław na nim nie zrobił takiego wrażenia, natomiast kiedy był tu za drugim razem, to nawet z matką robili wycieczki po okolicy, i udało im się nawet dojechać do Cieplic, więc nie tylko Wrocław, ale także Dolny Śląsk słowacki i jakoś tam miał szansę zobaczyć. A ten pierwszy pobyt związany z trudnościami, jakie mu służby pruskie tam. Tak. On był niepewny, czy dostanie paszport, czekał na paszport i to wszystko było w takiej sytuacji bardzo, bardzo stresującej, ale poza tym w ogóle to był młody człowiek, który porzucał właściwie swoje rodzinne gniazdo, więc ja myślę, że tutaj to odprężenie nastąpiło dopiero w Dreźnie tak naprawdę. Dzień dobry, przepraszam, mogę zadać pytanie? Tak, tak, proszę. Halo? Tak. Przede wszystkim dziękuję, wykład był wspaniały. Czy słowacki, bo tak jak Pani powiedziała, Wrocław nie zrobił na nim wrażenia, ale czy można coś znaleźć o pobycie na Śląsku we Wrocławiu w jego twórczości? Nie, w korespondencji tylko. Natomiast to jest zastanawiające w twórczości słowackiego. Śląska i Wrocławia niestety nie ma. Jest Poznań, bo on potem z tego Wrocławia, to był okres Wiosny Ludów, pojechał do Poznania, jestem wiersz Wiwat poznańczanie, natomiast Wrocławia nie ma, niestety nie ma. Uważał Wrocław za zagranicę? Tak. Mało atrakcyjną? Nie, no też, tak. Też, ale pruską, bo to jest niesamowite, ale to naprawdę by się nadało na inny wykład. On się jak u siebie poczuł w Dreźnie, ale Drezno
na skutek Unii Polsko-Saskiej dawnej i tych związków polsko-saskich, właściwie no to Hoffmanowa je kiedyś porównała, że oddziaływało na Polaków jak dobra ciotka. Zresztą ono było barokowe, może mu trochę, to jest inny barok niż Wileński, zupełnie inny, ale on się w Dreźnie czuł wspaniale i prawie jak w domu. Poza tym te pagórkowate krajobrazy wokół Drezna pewnie mu przypominały okolice Krzemieńca. Natomiast Wrocław był pruski i ja myślę, że ten pierwszy moment, no to jednak było takie doświadczenie opresyjne, a ten drugi moment, on był jednak zdeterminowany spotkaniem z matką i tam też trochę inne emocje wtedy wchodziły w grę. Ale trzeba by się temu dokładnie przyjrzeć. Ja myślę, że to właśnie pod tym kątem jeszcze raz przeczytać bardzo dokładnie i wtedy myślę, że może pewne niuanse ciekawe można było z tego by wyłuskać. Opisy pobytu we Wrocławiu natomiast bardzo rozległe i ciekawe są w korespondencji. I tam rzeczywiście uwag na temat pobytu w tym mieście i za pierwszym razem poczynionych i potem jest sporo. Natomiast niestety nie ma ich twórczości. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, proszę Państwa, chyba warto się z panią profesor umówić na jeszcze jedno spotkanie w nieodległej przyszłości, żeby dokładniej się przyjrzeć tym pobytom Słowackiego we Wrocławiu i na Śląsku i w Krynicy. Może w powiązaniu z pobytami innych osób, bo nie wszystkie były takie przyjazne te warunki w Wrocławiu, ale faktycznie w XIX wieku tak ostatecznie straciliśmy w Polsce, w centralnej Polsce takie jakieś przeświadczenie o tym, że to miasto jest także nasze. Bo jeszcze u Dłubosza to było bardzo widoczne, jeszcze u XVII wieku to było widoczne. W XIX wieku byli Polacy na Dolnym Śląsku, a potem to była już niestety taka bardzo niewielka grupa w okolicach Leśnicy, trochę też Polaków, kolaborantów Kredanowych mieszkało na Dolnym Śląsku, z prac rolniczych. Także, że do tego rzeczywiście może warto jeszcze wrócić, może o romantycznym Śląsku. Niech profesor temat kiedyś nam zafunduje, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani. Jeżeli nie ma więcej pytań. Chyba jest jeszcze jedna osoba, która się próbuje zgłosić, pani Małgorzata. Ja bym jeszcze miała pytanie. Bardzo proszę. Właśnie nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Bo pani profesor podała typologię podróży słowackiego i tak się teraz zastanawiam, gdzie by zakwalifikować podróże do Pornik w latach 40. Bo one, no, on tam niby jeździł dla podratowania zdrowia, ale to wywołało taką wpływ na jego twórczość genezyjską, że nie wiem, czy tu odrębnej kategorii nie można by było wprowadzić. Ale nie wiem, czy zbyt rewolucyjnie teraz nie mówię, więc... Pani Małgosiu, tak widzę, że ma pani na imię Małgosia. Bardzo dziękuję za to pytanie i właściwie ja nawet miałam coś na ten temat powiedzieć, dlatego że pani absolutnie słusznie zauważyła, że z jednej strony no one ten pierwszy cel to miały poratowanie zdrowia, ale ponieważ no, Słowacki wtedy już czyta świat, naturę jako jeden wielki znak, ocean kontempluje i to jest kontemplacja właściwie taka no, zdecydowanie religijna, bo on wszystkie jakby obiekty przyrodnicze interpretuje jako wielkie znaki absolutu. W związku z tym ja bym powiedziała, że ta podróż do Pornik, te wycieczki do Pornik, to były zarówno podróże w celu podratowania zdrowia, jak i podróże religijne, a nawet pielgrzymki. Ja nawet miałam to Państwu powiedzieć, ale tu patrzyłam na zegarek i w związku z tym pewne myśli skracałam. Ale to malowanie tej pastereczki na siedzącej na druidu w kamieniach, tylko że to jest takie doświadczenie religijne, tak bym powiedziała, oderwane od konfesji, to jest takie całościowe doświadczenie religijne, ale ja bym jednak w tym kierunku to interpretowała, także ta podróż by tu się mieściła w dwóch kategoriach równocześnie. Także to nie jest rewolucyjna opinia z pani strony. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja dziękuję pani
Dziękuję pani profesor bardzo za to spotkanie, bardzo ciekawe, i obiecuję sobie, że namówimy jeszcze panią kiedyś na takie spotkanie. Może będzie zresztą możliwość, żeby to było w realu spotkanie, a niekoniecznie tylko w sieci. Pani dyrektor Magdzie Pilińskiej bardzo dziękuję za prowadzenie. Cieszę się, że się nam to technicznie udało, a przede wszystkim, żeśmy mieli rodzaj takiej uczty duchowej, która w tych czasach trudnych, obecnych, oderwała nas przynajmniej dookoła nas. Dziękuję państwu bardzo za wysłuchanie tej aktywności. Ja również dziękuję, panie profesorze. Wyjął pan profesor mi to z ust. Uczta duchowa prawdziwa w dobie dzisiejszych czasów faktycznie. I od razu już tutaj z góry zapraszam serdecznie również panią profesor bezpośrednio do siedziby biblioteki, również tak, żebyśmy się spotkali już faktycznie w realu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę i w takim razie możemy na tym chyba zakończyć nasze spotkanie. Dziękuję uprzejmie, serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.